dla nas istotną bardzo rzeczą w ogóle duszpasterz, to jest pasterz dusz. Nie duch pasterz. To nie jest pasterz duchowy. Nie istnieje duch pasterz. To nieprawda. To dusz pasterz. To jest pasterz psychiki. Rozumiecie, co tutaj chodzi? To jest bardzo ważna rzecz, co to znaczy służba duszpasterska. Służba duszpasterska to nie jest praca z człowiekiem na poziomie jego ducha, bo to jest fikcyjna fikcja. Duch nie wymaga pasienia. Rozumiecie? Nasze duchy nie wymagają pasienia. Nie trzeba karmić naszych duchów. Ja kiedyś tak usłyszałem i tak nauczałem lata temu. Potem zajrzałem do swoich notatek i to pokreśliłem bardzo szybko. Karmienie ducha. Jakiś czas temu parę miesięcy przez ten karmienie ducha. Mówię, Chryste jedyny, co ja ludziom wkładałem do głowy, jakiego ducha karmienie. Jak to jest struktura doskonała. Tak jak powiedział, że poszedłem Bogu dać jeść. Rozumiesz, o co chodzi? Nie ma karmienia ducha. Takiego czegoś nie ma. A kiedyś mi się wydawało, że jest, dałem się wkręcić. Ja uważałem, że tutaj będę czytał pismo, będę karmił ducha, to jest bzdura. W ogóle Pismo Święte samo temu przeczy. Zadaniem duszpasterstwa jest to, aby dusza człowieka, ona była w należytym stanie. Pierwsza Mojżeszowa, 4:20, jest napisane, że Abel był pasterzem. Pasterstwo to podstawowa formuła wpływu związana ze wzrostem ludzi w Kościele. Podstawowa formuła wpływu. Pasterstwo nie jest dla świata. Nie pasiemy ludzi ze świata. Tak samo jak nie nauczamy ludzi ze świata. Ludzie ze świata nie wymagają naszego nauczania i ludzie ze świata nie wymagają naszego pasterstwa. Rozumiecie? Świat wymaga apostolstwa. Formuły proroczej i apostolstwa. Tego potrzebuje świat. Świat musi mieć otwarte oczy. Trzeba wyrwać ludzi z ciemności, powiedzieć im, jaka jest prawda i przyprowadzić do Jezusa. Na pewno nie paść tych ludzi, bo tam nie ma co paść. Nie możesz paść człowieka z martwym duchem. Rozumiesz? Bo to jest to samo, co byś zrobił imprezę i rozkopał cmentarz. Wyciągnął trupy, wprowadził do siebie do salonu. Rozumiesz? I chciał się dobrze bawić. A więc duszpasterstwo jest związane ze wzrostem Kościoła. Abel był pasterzem. Zauważacie, Abel był pasterzem, jego brat Kain nie był pasterzem. Tak? Od początku widzimy formułę, że jest pasterzem. On jest pasterzem. I co ciekawe, on będąc pasterzem, odbiera objawienie. Tamten drugi, nie będąc pasterzem, nie odbierał. Pasterstwo to podstawowa formuła wpływu związana ze wzrostem ludzi w Kościele. Kościół nie będzie rósł bez pasterstwa. Nie rośnie Kościół bez pasterstwa. Pierwsza Księga Królewska, 22:17. Napisali tak. Widziałem całego Izraela rozproszonego na górach, jak owce, które nie mają pasterza. Rozproszenie w Kościele to wynik braku prawidłowego pasterstwa. Każde rozproszenie, które jest, to wynik braku pasterstwa. Nie mówimy o problemach, mówimy o rozproszeniu. Kiedy następują sytuacje, których nie można ogarnąć. Kościół, w którym nie można ogarnąć rzeczy, tak? To jest kościół, który ma problem z pasterstwem. W ogóle każda formuła,
gdzie następuje problem z ogarnięciem czegoś, czy to jest problem z pasterstwem. Na przykład w rodzinie, kiedy tutaj wchodzimy na inny poziom pasterstwa, tego pasterstwa świeckiego, ale gdy nie ma ogarnięcia w rodzinie, to jest problem z pasterstwem. Ponieważ rozproszenie jest związane z tym, że nie ma, punktu centralnego. Punkt centralny musi być zawsze. Jeżeli ty na przykład pasterzujesz człowiekowi, to ty jesteś dla niego punktem centralnym. Jesteś punktem centralnym. To nie ma, że tylko ja go prowadzę i Jezus go będzie pasł. Jezus nie pasie. W ogóle rozumiesz, on się nie zajmuje takimi rzeczami. To nie tak działa. To nie Jezus jest od pasienia ludzi. Od pasienia ludzi są duszpasterze ludzie. Tutaj na ziemi. Którzy prezentują duszpasterstwo Jezusa. No to oni pasą ludzi. Tak samo jak pod tymi naszymi środkami było cały czas. Najczęstszą taką informacją było to, że to nie ty uzdrawiasz, to uzdrawia Jezus. Ja mówię, co za plaga? Ja uzdrawiam chorych. To nie ty uzdrawiasz, to uzdrawia Jezus. Ja mówię, jeden, drugi, trzeci. Najwięcej było tego rodzaju patologii. To nie ty uzdrawiasz. A coś się przyssał, że nie ja. Co cię tak to cholera nie boli? Rozumiesz, co chodzi? Bo to jest to, że to jak w ogóle przełożysz. Jak to przełożysz na przeżycie Jezusa, to jest napisane w ogóle, że Jezus pyta, za który z dobrych uczynków chcecie mnie zabić? A on mówi, nie chcemy cię zabić za dobre uczynki, tylko dlatego, że czynisz się równym Bogu. Jak się zaczynasz czynić równym Bogu, od razu jest na ciebie wyrok śmierci. Dla ciebie nie będzie wyroku śmierci, jak za inne rzeczy. Przecież Jezusa nie ukrzyżowali, że uzdrawiał, że uwalniał, że wskrzeszał, co? Że się czynił równy Bogu. Boga nazywał Ojcem, czynił się równy Bogu, przebaczał grzech. No to dlatego był skasowany. A więc bardzo ważną rzeczą jest, żeby nie było rozproszenia, rozumiecie? To jest prawidłowa formuła duszpasterska. W Izajasza 31,4 jest napisane tak. Walczy ze swoim łupem lew, czy szczeniem lwa, gdy zwołują przeciwko nim całą gromadę pasterzy, lecz on nie boi się ich krzyku, ani nie kuli się przed ich wrzaskiem. Tak stąpi Pan, aby walczyć o górę Syjon. Nie pasiemy cieleśnie. Diabeł nie cofnie się przed cielesnymi formami duszpasterstwa. On nie cofnie się. Ludzie, którzy się biorą za duszpasterstwo, myślą, że są w stanie na przykład do pewnych rzeczy ludzi przekonać intelektualnie. Rozumiecie, o co chodzi? Że są w stanie w pewien sposób wywrzeć na nich jakąś presję, zagrzewać im gdzieś tam w ogóle coś tam, co? Duszpasterstwo jest związane, tak, z przyjęciem objawienia, jak ma paść. Tak jak formuła nauczycielska. Jak mam paść, Panie mój? Jak? To nie to, ja jestem pastorem. Ja mówię, weź. Mówię, to dlaczego ty pasujesz, że ty pastorem jesteś? Co to jest, że ty pastorem jesteś? Co to jest? Jaka to baza? Ty nie możesz wymagać od... Ty w ogóle nie możesz wymagać od drugiego człowieka, żeby drugi człowiek przyjął twoje duszpasterstwo, bo ty jesteś, bo ty się tak przedstawiłeś, bo ty się tak określiłeś. To nic nie znaczy, że ty się tak określiłeś. Nic. Ty musisz, chcę, żebyś odwrócił ten obraz, ty musisz wiedzieć, jak paść danego człowieka lub danych ludzi. Ty musisz wiedzieć. To nie to, że ja jestem pastorem, ja wiem, jak się paść. Człowiek, który jest pasiony, rozumiesz, o co chodzi?
normalnie przez pasterza z objawieniem, to on nie wie, że jest pasiony. On nie wie. To tylko pasterz wie, że pasie. Takich w ogóle o to nam chodzi. Ludzie nie wiedzą, że są pasieni. Im po prostu jest dobrze. Rozumiesz? On nie wie, że on jest pasiony. On nie wie, że jest częścią zboru. On nie wie w ogóle, że on nie wie, że jest owcą. W cudzysłowie, chcę, żebyś to zrozumiał. On nie wie tego. Bo jak człowiek jest, dobrze, to się człowiek nie zastanawia nad takimi rzeczami. Wiecie o tym? Że jak człowiekowi jest dobrze, to się nie zastanawia nad niczym. Nad kryzysem. Ja jeszcze nie widziałem człowieka szczęśliwego, który jest wlepiony w telewizor i mówi, ale kryzys, ale dramat polityczny, ale to, ale tamto, co ci politycy robią? Ja mówię, a jak ty się czujesz? Dlaczego ty tak jesteś nerwowy? Mówię, ty się źle czujesz, ty się źle czujesz. Nie, ja się źle nie czuję, ja jestem w Chrystusie, ja jestem wolny, zaraz co oni robią. Mówię, ty się źle czujesz. Ja się czuję dobrze i mam wywalone na to, co oni robią, bo ja nie wiem, kto to oni w ogóle. Ja nie znam ich nazwisk nawet, dobrze, że ja wiem, kto jest prezydentem Polski. No bardzo dobrze, że ja wiem. Rozumiesz, ja nie znam frakcji politycznych. Ja nie wiem. Dlaczego? Bo mi dobrze. Rozumiesz? Mi dobrze. To ja się nie zastanawiam nad tym, kto rządzi, bo mi dobrze. Ale jak ci źle, tak? To zaczynasz szukać. Kto jest temu winny? Jak owcy dobrze, to ona nie wie, że pasiona. I o to chodzi w duszpasterstwie. Nie mówimy o jakichś dziwnych zasadach. Tu jestem pastorem, masz mnie słuchać. Uspokój. Człowiek potrzebuje pasterza. Rozumiecie? I pasterz musi odnaleźć formułę pasterstwa dla owego człowieka. Również dla owej grupy ludzi. Odnaleźć formułę pasterstwa. To jest z objawienia. Tego ci nie przekaże się na zasadach takich, wiesz, bo ja ci mogę zasady coachingowe przekazywać. A ty nie o to chodzi. My tu dzisiaj nie mówimy o coachingu. My tu mówimy o objawieniu, jak paść drugiego człowieka. A każdego człowieka pasie się inaczej wielokrotnie. Są zbiorowe formy pasienia, są indywidualne formy pasienia. I często tak jak pasiesz jednego człowieka, tak nie wypasiesz drugiego, bo byś go zabił. I często ja ludziom mówię, to nie mów nikomu. Nie mów nikomu. Czemu ty nie mów nikomu? Dlatego, że ktoś się dowie i będzie chciał mieć tak samo. A gdyby on miał tak samo, to by go szlak trafił. A rozumiesz, o co chodzi? Po prostu. Ty musisz odnajdować, to jeżeli ty odnajdujesz duszpasterstwo, bo duszpasterstwo trzeba znaleźć w sobie. Jestem duszpasterzem albo nie jestem. To nie ma, że ty duszpasterzem jest. Ja będę duszpasterzem. Nie, ja jestem duszpasterzem albo nie. Ja wstaję rano, ja wiem, że jestem duszpasterzem. Jestem gotowy do pasienia, więc ja to w ogóle bardzo lubię. Mi to w ogóle bardzo odpowiada. Rozumiesz? Jestem w ogóle zadowolony z tego powodu, że tak jest. Nie wolno paść w ciele. To jest napisane, diabeł się nie boi krzyku pasterzy, wrzasku pasterzy. Gdzie jest diabeł? W ludziach. Diabeł w owcach nie boi się krzyku pasterza. Jak diabeł się dobrał do owcy i on siedzi w owcy, na różnych odcinkach, takim różnym. Rozumiesz, o co chodzi? To on się nie będzie bał, rozumiesz, że ty będziesz warczał na owce. Warczał, nie mówię tutaj już w formule przekazowej, tylko o cielesnej formule wpływu. Nie?
Izajasz 40:11 jest napisane: pasterz będzie pas swoją trzodę, do swojego nałęcza zbierze jagnięta, na swoim łonie będzie nosił, kotne będzie pasł ostrożnie. Różnorodność pasterstwa. Różnorodni ludzie i różnorodność pasterstwa. To jest napisane, że jedne są młode, inne są kotne, czyli są w ciąży. To się różnie pasie. Na przykład są ludzie w kościele, którzy mają w sobie ekspresję, mają w sobie pewnego rodzaju dynamikę, mają obdarowania różne, mają potencjał, mają talenty, ale są niezorganizowani, nieogarnięci, popełniają błędy. Wiesz, co musi zrobić duszpasterz? Odpowiednio do niego podejść. Co to jest za postać? To kotna. To w ciąży, owca w ciąży. Głupia, ale w ciąży. Odpowiednio podejść. Nie możesz zablokować jej porodu. Pasterz lękowy, powiem wam o lękowym pasterzu. Pasterz lękowy zablokuje poród. Będzie blokował poród. Nie rób tak, nie rób tak, nie rób tak. Kiedyś odbierałem poród u kota. U kotki znaczy. W więzieniu siedziałem. Taką miałem kotkę i urodziła 4 kociaki. Chodziła w ciąży. I ona wiedziała, że ja się nią opiekuję. Ona cały czas była przy mnie. Tak. Ja musiałem, pamiętam, traktować ostrożnie. Traktowałem ją jeszcze nienawrócony człowiek. Ja ją ostrożnie traktowałem. Ja jej na przykład mówiłem, ona mnie słuchała. Ty, poza ciążą mnie nie słuchała. Wcześniej pamiętam, ona jak w ciąży zaszła, poszła z jakimś tam i wróciła w ciąży. To ona zaczęła mnie potem słuchać. Ja się w ogóle dopiero po nawróceniu zacząłem się zastanawiać, mówię, tu świetnie mi to słuchają. Mówi, kurczę, słuchała mnie, jak była w ciąży. Potem to wyszedłem na wolność, jak ona urodziła, zaraz to już nie wiem, czy dalej mnie słuchała, nie wiem. Ale ona mnie słuchała. Na przykład ona nie wychodziła z celi, bo mieliśmy cele otwarte po kilka godzin i ona nie wychodziła z celi, kiedy była w ciąży. Jak ja jej mówiłem, że nie będziesz wychodziła z celi, ona nie wychodziła z celi. Tak o. Bo w ogóle owca, która jest kotna, która w ogóle nosi Boży potencjał w sobie, to ona potrzebuje opieki, tylko innej. Jest inna opieka. Jest inna opieka niż wobec takiej owcy, która nie jest w ciąży. Są owce, które nie są w ciąży. Żyją swoim życiem, nie są w ciąży, nie się inaczej pasie, inaczej się do nich podchodzi. Ale są takie, które mają talenty, potencjał. Tak wielu pasterzy zatrzymało potencjał ludzi. Bo się bali. Trzeba być silnym. Trzeba być silnym pasterzem, żeby się nie bać, że cię owca pogryzie. Owca cię nie pogryzie. Pasterz nie może się bać owcy. Różnie musi paść. Nie ma standardu na pasienie. To jest bardzo ważne, tutaj jest napisane pasterz będzie pas swoją trzodę do swojego nałęcza. To znaczy on będzie bardzo związany z trzodą. Pasterz jest związany z trzodą. I osobiście podchodzi do owiec. Osobiście. Rozumiecie? Osobiście. To jest osobiste zaangażowanie. Jako pasterz musisz być osobiście zaangażowany w owce. Jeżeli masz problem z zaangażowaniem osobistym w owce, to pokutuj. Jeżeli po pokucie się nie przejdzie, znaczy, że nie jesteś pasterz. Tyle. Jesteś ktoś inny. Możesz być ewangelistą, możesz być prorokiem, możesz być nauczycielem. Rozumiesz, o co chodzi? A nie jesteś pasterzem. Jeżeli widzisz, że nie angażujesz się osobiście, to pokutuj.
Jeżeli szczerze pokutujesz i widzisz, że nic się dalej nie dzieje w twoim wnętrzu, rozumiesz, o co chodzi, to nie jesteś pasterz. No i tyle, no i dobrze, no i jesteś ktoś inny. Inną sprawujesz funkcję. Bo w innym wypadku, jak będziesz próbował pasterzować, to ci będzie to przynosiło szereg frustracji. Będziesz się ciągle zastanawiał, czemu on mnie nie rozumie, czemu on mnie nie rozumie, czemu on mnie nie rozumie. Tyle do niego mówię, tyle do niego mówię. Pasterz nigdy się nie zastanawia, czemu ktoś go nie rozumie. Pasterz z gruntu zakłada, że owca w ogóle rozumie w inną formułę, niż on mówi. Teraz on szuka formuły dotarcia do jej mózgu, bo pasterz ma inny mózg niż owca. Rozumiesz, o co chodzi? Ja w życiu nie widziałem pasterza, co żre trawę i pije z potoku. A dla owcy to jest normalna sprawa. Pasterza zadaniem jest wprowadzenie w ogóle owcy na trawę, której sam nie żre, i do potoku, z którego sam nie pije. On ma za zadanie, to w ogóle inne mózgi są. Zauważyliście to? To jest inna historia. To on musi mieć objawienie, musi objawienie przyjąć, że to ta trawa będzie dobra, ta trawa, a sam nie żre tej trawy, rozumiesz, o co chodzi? Że on nie ma doświadczenia. Ktoś mówi, muszę mieć takie same doświadczenie jak owca. Jest nieprawda, że musi mieć takie same doświadczenie. Musi mieć objawienie dla owcy czy dla owiec, a nie doświadczenie. Ja przesiedziałem 10 lat w więzieniach, chcieli mnie wsadzić do więzień. Powiedział, ty będziesz do więzień, chodzi po tych więzieniach. Siedziałeś, ja mówię, Chryste, ty. Dlaczego mam chodzić do więzienia? No chodzę, mogę iść do więzienia. No rozumiem, że zasadniczo nie lubię więzienia. Ja nie lubię, w ogóle nie lubię. No ty kiedy będę głosił, no mam głosić, to będę głosił. Natomiast ja nie lubię więzień. Jak mam wybrać nie więzienie i więzienie, to nie wybieram więzienia. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu. Nie jestem tym przerażony, ale nie mam takiego wyboru, kurczę. Bardzo chętnie pomogę w rozkręceniu służby. Ktoś ma w ogóle takie pragnienie iść do więzienia, halleluja. Tak samo jak jestem w stanie pomóc rozkręcić służbę dla dzieci, co nie oznacza, że ja mam siedzieć z dziećmi, bo ja się do tego nie nadaję. Ja to mogę robić. Ja wszystko mogę robić. Tak? A wiem, co jest moje, a co moje nie. A więc musisz jako pasterz rozróżniać formy pasterstwa wobec ludzi. Różnych ludzi się różnie traktuje. Jak ktoś ma potencjał, to się go inaczej traktuje niż jak ktoś, kto nie ma potencjału. I to nie jest to, że się kogoś mniej kocha, czy kogoś bardziej kocha. To jest nieprawda. Ale jak Bóg złożył w jakimś człowieku potencjał swój, jakiś, tak? I ty to widzisz, to teraz jako pasterz zajmij się tym, żeby ten potencjał został wyciągnięty do góry. Zadbaj o to. A jak zobaczysz drugiego człowieka, w którym tam jest taki potencjał, żeby mieć, o taki potencjał, żeby nie chorować, żeby mieć pieniądze, żeby żyć spokojnym życiem, to to jest zupełnie inne pasterstwo bez niego. Na tym będzie zupełnie innych rzeczy potrzebował. Owca z potencjałem, rozumiesz, może cały czas cię atakować, cały czas cię atakować. Pomóż mi, powiedz mi, zrób. Dlaczego? Dlaczego tak? To mówi, no to czego ona chce, ta owca od ciebie? Czego ona chce? Żebym ją nacisnął jak strzykawkę, tego chce. I nie wiesz, z której strony się do tego zabrać. Ona ma nie wiedzieć, a ja mam wiedzieć. Taki mój związek z nią. Ja wiem, ona nie wie. Rozumiem. A jak ktoś nie ma pędu, tak? To się ze mną spotka, jak tam? Halleluja. Wszystko dobrze. Dobrze, super. Jak wszystko dobrze, to wszystko dobrze. No rozumiesz, o co chodzi. U niego jest... On jest szczery w tym i ty też bądź szczery. Bądź prawdziwy. U niego jest wszystko dobrze. Rozumiesz, o co chodzi? Bo on jakby w ogóle nie jest w tym miejscu, to jest tamta owca. Tamta owca cały czas coś wrzuca. Tutaj chodzi, tu głosi, uzdrawia, poleciał, tu zrobił, tam może, tam wyciągnął, tam wciągnął. Rozumiesz, no tu się podpiął, tu już mordą w błocie leży. Rozumiesz, o co chodzi? Już pokutuje, już nie wie, jak ma wstać. Głowo jeszcze tu leży, cały czas gdzieś takie. I patrzy, co za zawodnik. Kotna. Kobieta się normalnie prowadzi, elegancko, tutaj dieta, wszystko zachodzi w ciąży, raptem człowieku. W jednej ręce ogórek kiszony, w drugiej ręce czekolada. I nie wiem, o co chodzi.
Co to się w ogóle stało? Koty tam jest. Co jej się stało? Taka w ogóle fitness. Dlaczego? Dlatego, że jest w ciąży. Ciąża w pewnym sensie, zarówno ciąża fizyczna, tak, jak ciąża duchowa, powoduje pewnego rodzaju rewolucję w człowieku. Mamy do czynienia z człowiekiem, który posiada ciążę duchową jakąś, okej? Okay? I teraz musisz paść takiego człowieka. Jego się pasie inaczej niż człowieka, który nie jest w ciąży duchowej. To jest inne pasienie. A nie można wymagać, proszę ciebie, o, tak Bóg obdarował, to powinien być dojrzały. A kto się takie coś powiedział, że jak kogoś Bóg obdarował, to powinien być dojrzały? No może być mniej dojrzały niż ten nieobdarowany człowiek. Co to ma z tym wspólnego? Powiem ci więcej, że ja więcej kłopotu z obdarowanymi niż z nieobdarowanymi. Jako duszpasterz. Będziesz miał więcej kłopotu z ludźmi z potencjałem niż bez potencjału. Rozumiesz? Ludzie z potencjałem będą się borykali z chaosem, z zamieszaniem. Ludzie bez jakiegoś potencjału wielokrotnie się nigdy nie dotkną. Powiedzmy, nie wiem, o co chodzi, nie wiem, o co chodzi. No nie wiem, o co chodzi. No nie wiesz, to nigdy nie wchodzisz na pewne tereny. To cię nie czyni gorszy. To cię czyni nie w ciąży. Może będziesz w ciąży. Będziesz w ciąży, to się zdziwisz. Rozumiesz? Wstajesz rano i będziesz płakał, raptem nie wiesz, dlaczego ty płaczesz, dzień drugi. Rozumiesz, o co chodzi? Nie wiesz, o co ci chodzi. Że chodzi, płaczę, mam depresję. Nie, nie masz depresji. Miłość do świata zgubionego się w tobie budzi. Na przykład. Pasterz rozpoznał. Nie masz depresji. Zaczynasz cierpieć. I owca przychodzi, co się ze mną dzieje? Na razie zbadam. Różnorodność form pasterskich, udzielanie siebie i zaangażowanie osobiste. Izajasz 56:17. Psy to żarłoczne, nienasycone, są nimi pasterze, którzy na niczym się nie znają. Musisz się rozwijać jako pasterz. Musisz być człowiekiem, który się zna. Tu jest napisane, że psy to żarłoczne. Pasterze, którzy na niczym się nie znają. Nie wiedzą. Mówią, idź, dowiedz się od Boga. Od Boga się dowiedz. Żeby nie przychodził do ciebie, jakbyś miał od Boga dowiedzieć, jakby umiał. Kto by do ciebie przyszedł po jakąś radę, rozumiesz, jakby wiedział, jaka jest odpowiedź. To jest nielogiczna rzecz. Jak ktoś przychodzi do ciebie po coś, to znaczy, że tego nie wie. To proste. On będzie udawał, że tak jest jeszcze niedojrzały, proszę ciebie, a naładowany, proszę ciebie, jest różnym dobrem Bożym, no to wiesz, to przyjdzie i będzie się bujał. No my nieraz ludzie przychodzą, najpierw mnie pouczają. Nauczą mnie czegoś. Oni mnie czegoś nauczą, a ja się uczę. Ja się posłucham, co oni mnie tam uczą. Rozumiesz? Pouczą mnie, pouczą, a potem mi zadają między wierszami różne pytania o życie. Różne pytania zadają. Musisz się rozwijać jako pasterz. Przyjdź do Boga, powiedz, Boże, ja chcę się rozwijać jako pasterz. Ja chcę posiadać coraz więcej wiedzy, coraz więcej informacji, coraz więcej doświadczenia duchowego. Zależy mi na tym, Panie Boże, mój. Jeremiasz 10:21. Nierozumni byli pasterze i nie szukali Pana, dlatego nie powiodło im się. Pogłębiająca się relacja z Bogiem u pasterza powoduje wzrost rozumu. Rozum, manifest rozumienia jest wynikiem przebywania z Bogiem. Jak ja słyszę od ludzi, ludzie mówią tak, ja nie muszę być jakiś tam mocno rozumny, nie muszę wszystkiego rozumieć, wystarczy, że z Panem jestem, ja wiem. Przebywanie z Panem powoduje wzrost rozumu. Tak w ogóle działa ten nasz Pan. Taki sobie wymyślił sposób. Rozumiesz to?
W liście do Rzymian jest napisane, że można go poznać jak? Rozumem. Rozumem. Tak ja mam napisane w moim piśmie. Rozumem. Można zrozumieć pewne rzeczy. I teraz tak, kiedy pasterz przebywa z Bogiem, to przybywa mu rozumu. To nie to, że mu przybywa mu jakiejś enigmatycznej siły wewnętrznej. On jest jakiś taki, się zrobi teraz taki jakiś duchowy pasterz taki, tylko on będzie rozumny, rozumny. On będzie coraz lepiej rozumiał drugiego człowieka i coraz lepiej, tak, będzie zrozumiany przez drugiego człowieka. Ja coś wam powiem, jak ktoś mnie nie rozumie, okej, to jest związane z tym, a jest ze mną mnie, to znaczy, że on nie chce mnie zrozumieć. Ma taką wewnętrzną blokadę, że mnie nie chce zrozumieć, bo mnie nie zrozumieć, to trzeba ja nie wiem. Rozumiecie? Ja za prosto docieram do ludzi. Ja jestem prosty jak konstrukcja cepa. Rozumiesz? I teraz jak ktoś tego nie chce, mówi tak, ja nie rozumiem cię. Ja mówię, nie rozumiesz mnie. Nie mów, że mnie nie rozumiesz. Powiedz tak, nie zgadzam się z tobą. Powiedz, nie będę temu posłuszny. Powiedz, buntuję się przeciwko temu. Powiedz, jestem krnąbrny. Ale nie mów, że mnie nie rozumiesz. Bo to człowieku, to nie można mnie nie zrozumieć. Jak ja bym spotkał w swoim życiu takiego człowieka jak ja na mojej drodze, raz w życiu, przez 15 minut, ja bym cię w innym miejscu. Bo ja bym zrozumiał, co do mnie... Nie, całe życie do mnie pasterze mówili niezrozumiałe rzeczy. Jakich oni do mnie mówili, rozumiesz, w różnych slajkach, no. Szukaj Pana, Arturze. Człowieku, a ja miałem filmy pornograficzne w głowie, rozumiem, przelatujące z szybkością w rodzinie światła przez moją głowę. Szukaj Pana, ja mówię, ale w czym? W którym? Człowieku, co ja mam zrobić? Pana mam szukać? Jak mam szukać Pana? Weź mi coś, powiedz mi, co mam tu. Ale mi nikt nie powiedział, co ja mam tu. Mówili do mnie, szukaj Pana, albo pość. Człowieku, już nie wiedzieli, co to się rzęsą kurwa. Pogłębiająca się relacja z Bogiem daje nam rozum. I pasterz to jest człowiek, który o to się ma starać. Rozumieć człowieka. Przyjść do Boga, powiedz, Panie Boże, naucz mnie rozumieć człowieka. Rozumieć go. Panie Boże, naucz mnie, jak mam komunikować, abym był rozumiany czy rozumiany. On jest bardzo chętny do zrealizowania swojej woli. On jest pierwszy do tego, żeby zrealizować swoją wolę w Twoim życiu. On to kocha. Jeremiasz 31:10. Strzec go będzie. Ja pasterz swoje obronię. Pasterz ma strzec owiec, które są wokół niego. Jak Bóg ci daje owce, to z automatu czyni cię ich stróżem. Z automatu. Póki jakaś owca chce być w moim stadzie, to będę jej strzegł. Jak ktoś wyciągnie po nią łapy, to je połamie. Po prostu. Po prostu. Bardzo mi się podobała wypowiedź właśnie przez ostatnio rozważanego przeze mnie Logana, który obciął jednemu człowiekowi rękę, ponieważ tamten chciał ją podnieść na jego koleżankę. Po obcięciu ręki powiedział, nikt nie będzie bił moich przyjaciół. Bo to jego przyjaciółka. Koleżanka, taka chwilka. Ty nie jesteś odpowiedzialny za inne owce. Jesteś odpowiedzialny za twoje owce. Póki owca chce być przy tobie, to masz twoje owce strzec. Nie możesz powiedzieć, niech ona robi, co ona chce. To nie jest wolno. Powiedzenie owcy, rób co chcesz. Nie.
Póki owca chce być przy tobie, bo owca ma wolną wolę odejść od ciebie. Ale póki owca przy tobie jest, to strzeż owce. Rozumiesz? Nie bądź człowiekiem, który mówi, wiesz, będę cię wychowywał w wolności. Nie, będę cię strzegł. Jesteś tu, to będę cię strzegł. Jak ode mnie odejdziesz, to jest twoja sprawa. Ja przecież chcesz sobie odejść. Ale póki jesteś tu, to tu panują zasady, tak, mojego strzeżenia ciebie. Dlatego nie będę, tak, wobec ciebie liberalny. Będę wobec ciebie ojcowski. Nie będę przytakiwał na twój problem. Będę chciał rozwiązać twój problem. Jestem blisko z naszymi dziećmi, natomiast zarówno Sara, jak i Wiktor słyszą ode mnie na bieżąco, tak, informacje związane z tym, tak, że ich strzegę. Ja ich strzegę. W różnej formie im to przekazuję i podaję, ale one to wiedzą. Ostatnio nawet Wiktor się śmiał, rozmawiał coś zagadką i mówi, no co, mówię prawdę. Mówi, jakbym nie mówił prawdy, to ojciec by się odezwał z drugiego pokoju, od razu wszystko słyszy. Jak tylko mówię nieprawdę, od razu słyszy. I śmiał. Bo on wie, że w ogóle coś jest powiedziane w domu, gdzieś tam jest coś, a ja w ogóle siedzę, coś robię, pracuję, a ja to słyszę. Ja mówię, co ty tam gadasz? Wiecie, bo w naszym domu nie ma tak, że sobie każdy mówi, co chce. Nie mówi sobie. Nie ma, że będę chodził i będę mówił, co chcę. No nie w naszym domu. Dlaczego demony mamy zapraszać? Z jakiego powodu do naszego domu mają przyjść demony? Z jakiego powodu? Dlatego, że my sobie w domu pozwalamy na to, że my mówimy różne rzeczy? Na przykład niewiarę będziemy mówić? Przepraszam. To szaleństwo jakoś. Jeremiasz 33:12. Będzie jeszcze niwa dla pasterzy, którzy dają wypoczynek trzodzie. Pasiemy ku odpoczynkowi. My nie pasiemy ludzi ku temu, aby wprowadzać ich w napięcia, tylko wyprowadzać ich z napięć. My wyprowadzamy ludzi z napięć. Pasterz ma wyprowadzać ludzi z napięć. Nie prowadzić pewnego rodzaju pasterskiej formuły, która będzie prowadziła do tego, że ludzie będą w napięciu. Mają być rozładowywane napięcia. Kontakt z tobą jako z pasterzem to ma być kontakt z osobą rozładowującą napięcie. Rozumiesz? Często do mnie przychodzą ludzie, mówią, wiesz, jaka straszna mi sprawa się przydarzyła. Ja mówię, bez przesady. No nie wiesz, co ja przeżywam. Nie? To powiedz, co przeżywam. Rozumiesz? Jest taka zasada, że strasznie się przeżywa, jak się nie ma butów, póki się nie zobaczy człowieka, który nie ma nóg. Strasznie przeżywa, że się na buty nie stać. Od momentu, kiedy ciebie, jak zobaczysz człowieka, który nie ma nóg, to już tak bardzo poważnie nie podchodzisz do tego, że butów nie masz. Zawsze jest jakiś większy dramat niż ten, który ty przeżywasz. I wbrew pozorom, w różnych sytuacjach, zwrócenie oczu człowieka na większy dramat niż on przeżywa, tak, natychmiast rozładowuje jego historię. Dalej go boli, tak, ale już go nie zabije. Rozumiecie? A więc duszpasterstwo ku odpocznieniu, likwidacji napięć. I też pasterz, on deleguje pracę ludziom, którzy są wokół niego. Bardzo ważne jest, żebyście pamiętali, żeby nigdy nie przeciążyć ludzi, którzy są wokół was. Pasterz jak przeciąży ludzi, to poniesie za to grubą odpowiedzialność. Nie wolno przeciążać ludzi. Musisz przyglądać się. W naszym ruchu, w ruchu przebudzeniowym,
Bardzo dużą rzeczą są różne formy działań i tych działań nigdy nam nie zabraknie. I naprawdę od duszpasterzy zależy bardzo dużo, jak będzie wyglądała delegacja zamiar. Zawsze wszyscy jesteśmy i będziemy na takiej granicy różnego rodzaju form zmęczenia, przepracowania tego, ale nigdy nie wolno pozwolić, żeby ludzie przechodzili tą, że jak sami będą się, to przejdą, no to co im zrobić? Tak? Ale z naszej strony, ze strony duszpasterskiej, nie wolno nam w ten sposób działać. Nie doprowadzamy do przeciążeń. Ezechiel 34,7 mówi: pasterze, słuchajcie słowa Pana. Pasterstwo oparte na słowie, nie na subiektywizmie, na słowie. My pasterzujemy ludziom tak, jak Bóg powiedział, nie tak, jak się nam wydaje. Rozumiecie? Nie tak, jak się wydaje, tylko jak Bóg powiedział. Dlatego pasterz, to jeszcze raz podkreślam, osoba, która cały czas systematycznie czerpie, tak, objawienia w temacie pasterstwa. Po prostu. Pasterstwo oparte na słowie. Nehemiasz 3,18 jest napisane: zasnęli twoi pasterze. W pasterstwie można zasnąć, można zostać w jakimś, na jakimś odcinku. I pasterze zasypiają. To jest masowe w kościołach, że pasterz zasypia. Kiedy pasterz zasypia, owce tworzą własną kulturę. Jest kultura owiec. Na przykład po jakimś czasie, kiedy nie są strzyżone, dochodzą do wniosku, tak, że teraz nie będziemy się już strzyżyć. I one już uważają się nie strzyżemy. Ten, co strzygą, śpi. A one na nich po prostu rośnie wełny. Bo to jest normalnie, one wydają wełny, tak? I teraz tworzą kulturę własną. Po jakimś czasie następuje co? Przegrzanie, spowolnienie i śmierć. Umarła, bo nie chodziła do fryzjera. Bo fryzjer korzysta. Jedzą, co chcą. Wiecie, o co chodzi? Nie tak. Kiedy tylko będziesz widział, a będziesz widział, że przysypiasz w związku z tym, że obniża się poziom, tak, twojego wpływu na owce. Obniża się. Zobaczysz, że przysypiasz. Szybko się budź. Zresztą niech stałą modlitwą twoją będzie to: Panie, nigdy nie chcę zasnąć. Nigdy. Mateusz 25,32 pokazuje nam, że pasterz odłącza owce od kozłów. Na każdym poziomie. Pasterz, on o to dba. Na poziomie doradztwa, relacji, nauki, terapii. Używa wszystkiego, aby odłączyć owce od kozłów. Pasterz pasie owce w ten sposób, że dokonuje w nich rozdzieleń. Rozumiecie? Pasterz to nie jest postać, która przyklepuje stanowcy. Pasterz diagnozuje, ocenia, ogląda. Tak? Patrzy, jaką metodę zastosować. U jednej to jest taka metoda, u innej to jest inna metoda. Są owce, które, na które działa terapia wstrząsowa. Ba! Nie ma żadnego problemu. Są takie. Ja znam takich ludzi. Bardzo mi się fajnie z nimi współpracuje. Polega to na tym, że wjeżdża w ich życie. No ciebie jak taran mówię, chodź do tego. Tak. A bo ona to czeka, ten człowiek. Ona to czeka, teraz papiernie, że tak wjeżdżam. Tak. Trzeba. Ja mówię, super. Nie zastanawiam się, nigdy nie jest poraniony, nigdy nie mówię, zraniłeś mnie się, tak mi bardzo zraniłeś, się w ogóle przejechałeś. Nie, on ten człowiek nigdy nie mówi, że go zraniłem, nigdy nie mówi, że go dotknąłem, rozumiem, o co chodzi.
Ja bym przyszedł do ciebie, napnął mu na twarz, przetarł, powiedział ciebie, widzisz, widzę, idź. Ale są inne owce. Jakby wind w życie innej owcy wjechał w ten sposób, rozumiesz, o co chodzi, to ona by się rozleciała na kawałki. Z nią trzeba usiąść. Z nią trzeba porozmawiać. Trzeba powiedzieć, co ty czujesz. I ona mi teraz opowiada, jak krzywo czuję przez dłuższy czas. I potem ja jej mówię, jak się prosto czuję. Rozumiesz? I mówię, to byś się z tym zadał, byś się z tamtym zadał, byś z tym się przestał zadawać, jakbyś zechciał. Używam sformułowań, jakbyś zechciał, jakbyś zechciała. U innych nie używam sformułowań, jakbyś zechciał, jakbyś zechciała. Rozumiesz, o co chodzi? O ile mówię, idź, zrób. Syn nasz, Wiktor, on... Ja się kiedyś pomyliłem z Wiktorem w takiej sprawie, bo ja w ogóle myślałem, że Wiktor wszystko trybi. Wiecie, że w ogóle... A Wiktor kiedyś w ogóle mnie oświecił i mówi do mnie tak. Ja potrzebuję, żeby mi powiedzieć. Powiedz mi. Ja w ogóle myślałem, że on ma krzywą intencję gdzieś, rozumiecie? A ja w ogóle w pewnych sytuacjach zobaczyłem, że w ogóle Wiktor nasz, to jest taka konstrukcja, tego rodzaju psychika, że on potrzebuje powiedzieć, tak trzeba tutaj. Ale są też różni mężczyźni, a on w ogóle akurat jest taki, że mówi, ja potrzebuję, powiedz mi, tak, powiedz mi tą rzecz. Powiedz. Ja dzisiaj, jak przychodzę do Wiktora, to ja nie mówię, słuchaj, Wiktor, jakbyś zechciał to być, to mówię, wiesz co, weź to, mówię, zrób to i zrób tamto. On najwyżej wzburzy się emocjonalnie, że jakby psuje jego, że tak powiem, harmonogram tak zwany. Ale on to zrobi. Rozumiesz? On to zrobi. A są inni ludzie. Natomiast zadanie pasterza u takich czy u innych ludzi jest rozdzielenie. Potrzebujesz umiejętności, relacja z Bogiem, która zakończy się rozumem, w jaki sposób zadziałać. Ale rozdzielać musisz. Nie ma pasterstwa, które poklepuje owce po plecach, mówi super, w ogóle dobrze, że jesteś. Dobrze, że... Nie, no nie dobrze. Nie dobrze, że w takim stanie. Musimy rozdzielić. Mateusz 26:31 jest napisane uderzeń pasterza. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby pasterze mieli ochronę wstawienniczą, ponieważ diabeł chce uderzać pasterza, bo gdzie pasterz uderzony, tam się trzoda rozprzęga. Musi być ochrona pasterska, ochrona wstawiennicza. Ewangelia Jana 10:11 jest napisane, dobry pasterz życie swoje kładzie za owce, poświęcenie. Pasterstwo jest ściśle związane z poświęceniem. Życie kładziesz, swoje życie za owce kładziesz. Swoje życie. Życie, które posiadasz, czas, duszę. To nie jest mentoring jedyny. Rozumiecie? To nie jest mentoring. To za mało. Duszpasterstwo jest krok dalej. Ono zawiera mentoring, ale ono jest krok dalej. Kładzenie życia. Kładę życie za owce. Ewangelia Jana 10:14 mówi, jestem dobry pasterz. Co to znaczy dobry pasterz? Znam swoje owce, moje mnie znają. Co to znaczy, że ktoś jest dobrym pasterzem? Tu jest wyjaśnienie. Dobry pasterz to ktoś, kto zna swoje owce i ktoś, kogo owce znają, czyli bliskość i relacja. To jest dobry pasterz. Zna owce, one go znają. Jest napisane, moje mnie znają. Powiedzieć wam coś? Jak ktoś mnie nie zna, będąc blisko mnie, tak? To nie jest moja owca. Ktoś mnie, ja nie mówię, że zna w ten sposób, że przebywa ze mną, to nie o to chodzi. Jak ktoś mnie nie zna, aktem serce serce. Jak mnie ktoś nie widzi w swoim sercu, to nie owca moja. To jest napisane, moje mnie znają.
Owce nie mogą nie znać. Są jakieś owce, co mnie nie znają i mówią, ty jesteś ceroński taki, taki, taki. No ja w ogóle mnie nie zna. On mnie w ogóle nie zna. W ogóle, bo to nie moja owca. Ja nawet się nie zastanawiam, dlaczego, bo to nie jest moja owca, bo mnie nie zna. Moja mnie zna. Ona może mieszkać, ta moja, proszę ciebie, w Ameryce. Rozumiecie? Moja owca. Ona mnie zna. I ja ją znam. Ona będzie mnie szukać. Bo nie ma bata. Po prostu. Bo ta owca moja. Tak się znaleźliśmy gdzieś tam. A się na oczy jeszcze nie widzieliśmy. Jeszcze się nigdy nie zobaczyliśmy. Rozumiesz? A nie wiem, czy się zobaczymy. Bo nie wiem, czy się zobaczymy. Bo może być, że się nie zobaczymy. Tak może być. A to jest moja owca. Zobacz. Ja ci coś pokażę na podstawie w ogóle realności duchowej relacji. Przecież poznałem Boga i koniec. I to jest kropka. Ja jestem nie do wyparcia z tego w ogóle kontaktu. Bo ja go poznałem w swoim sercu. I tak samo się poznaje w swoim sercu drugiego człowieka. Rozpoznaje się pasterza i rozpoznaje się owce. I to się dzieje po prostu. Ja znam mnóstwo sztucznych tworów, które tam próbuje się robić. Przynajmniej, nie wiem, czy zauważyliście, że ludzie próbują na siłę coś zrobić. Na siłę coś zrobić. Na siłę. Mówią, na siłę coś zbudujemy, na siłę, na siłę. Są kościoły, gdzie są cały czas różnego rodzaju spotkania, razem coś zrobimy, będziemy to zrobić, będziemy tamto zrobimy, a tam nic się nie wydarza. Zauważyliście to? Nic. Idziemy, tu zrobimy, razem jakąś tam pojedziemy. I to się zawsze kojarzy z tymi firmowymi wyjazdami integracyjnymi. To w ogóle jest, człowieku. Ma firma, tam wiesz, bo ona musi, tam ma te pieniądze odłożone, zrobi wiesz, 3 razy w roku wyjazd integracyjny. Chodzi o to, żebyśmy byli blisko. Ostatnią rzeczą na wyjeździe integracyjnym jest to, żeby się było blisko. Tam chodzi, żeby się nachlać i cudzołożyć. Można by napisać po prostu wyjazd ku chlaniu się cudzołóstwu i kropka. No i mamy integrację. No nazwijmy to po imieniu, nie róbmy sobie ja. Bo o co chodzi tam? Żeby się nachlać, to teoretycznie, no to przecież o co chodzi na integrację. No nikt mi nie powie, żeby się lepiej z kimś poznać, to ja teraz pro ciebie integrację zrobię jakąś. Ja nie potrzebuję. Jak ja mam kolegę w pracy, chcę się z nim poznać, to ja z nim poznaję. Po prostu umawiam się z nim, gadam sobie w ogóle i tyle. A nie czekam 3 razy w roku, zrobimy integrację. Ewangelia Jana 10:16 jest napisane, głosu mojego słuchać będzie. Będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. Jeden kierunek pasterstwa. Jak jest wspólnota, to tam musi być jeden kierunek pasterstwa. Jeden kierunek. Czyli jeżeli ktoś jest jeden pasterz, czy jest małżeństwo pasterzy, to oni muszą mieć jeden kierunek pasterstwa. Jeżeli powstaje jakiś lider, to ten lider musi mieć jeden kierunek pasterstwa z nimi. To jeden kierunek. I jednorodność trzody, to znaczy, że tak naprawdę trzoda zgromadzona wokół jakiejś formuły pasterza to są jednorodni ludzie. Wiecie o co chodzi? To jest coś takiego, że w ogóle to na przykład wokół naszego ruchu, naszej służby, mojej jagadki, to nie gromadzą się inni ludzie niż tacy na przykład, którzy przede wszystkim pragną prawdy. W ogóle wokół nas nie mogą się zgromadzić ludzie, którzy nie pragną prawdy. Bo tacy ludzie to z nami się skontaktują, no to zaraz się rozpada. To z nami zostają tylko tacy ludzie, dla których prawda jest numer one. To nie ma w ogóle czegoś takiego, że tam. Zobaczcie, i to jest tego rodzaju, teraz to pasterstwo, które wychodzi w ogóle z tej służby, ono jest, powoduje powstawanie pewnej jednorodnej formuły trzody. Kiedyś Wojtek, nie powiem, bo się nagrywa. Jeden człowiek, jeden lider, powiedział, że mówi, wy macie już swoją kulturę. Wytworzyliście swoją kulturę i wokół tej kultury, tak, powstaje już pewna budowla. Pewna jednorodność powstaje.
Jedna trzoda, jeden pasterz. Pierwsza Mojżeszowa, 26-20, jest napisane... Pasterze Kieraru spierali się z pasterzami Zaki. Konflikt duchowy duszpasterstwa duchowego z duszpasterstwem cielesnym. Tam jest konflikt duchowy. Jeżeli pasiesz ludzi prawidłowo, zgodnie z prawdą, to przydarzy ci się konflikt z innymi pasterzami. Na 100%. Tutaj jest napisane, że pasterze Geraru spierali się z pasterzami Izaaka. To jest pewnego rodzaju proroczy ogląd zjawiska. Jak będziesz pasł ludzi na prawidłowym poziomie, to będziesz miał konflikt z pasterzami, którzy pasą według upodobania cielesnego. Tam, gdzie jest religia, tam, gdzie jest humanizm, będziesz miał konflikt. Rozumiecie? My się nabawiliśmy ogólnopolskiego konfliktu. I dobrze, bo to od razu spowodowało, że przestaliśmy układać się z kimś i jakby marnować czas. Choć osobiście przyznam, że miałem takie okresy w swoim życiu, gdzie próbowałem takie to wszystko zebrać do kupy. Jeszcze siostra ekumenia gdzieś we mnie pracowała na jakimś odcinku. I w związku z tym ja próbowałem to zebrać do kupy. Ja tego nawet tak nie nazywałem, nie? Ale to było ekumeniczne, bo ja myślałem, że to można pogodzić. Jakże się zawiodłem. Bardzo się zawiodłem, bo ja próbowałem to pogodzić. Rozumiecie, o co chodzi? Nigdy nie mogłem tego pogodzić. Co ciekawe, im dłużej słyszyłem, tym bardziej potrafiłem argumentować to, co robię. Argumentowałem, tak? I nawet nie było zaprzeczenia, tylko już się kontakt zrywał. Już było po kontakcie. Okej? Okay? Już było po kontakcie. Pierwsza Mojżeszowa, 13:7. Między pasterzami stad Abrama i pasterzami stad Lota powstał spór, a Kananejczycy i Perezyjczycy mieszkali wówczas w kraju. Jak powstaje służba i powstaje więcej już niż jeden pasterz, to trzeba rozumieć, że będą konflikty. Na poziomie kościoła, również na poziomie zespołu. Rozumiecie? Dlatego, że diabeł będzie chciał poskłócać ze sobą pasterzy. A tu jest napisane, a Kananejczycy i Perezyjczycy mieszkali wówczas w kraju. Co to oznacza? To są demoniczne siły, które czekają u wrót kościołów i służb, aby wejść wtedy, kiedy duszpasterze będą w konflikcie. Prosta rzecz. Najprostsze konflikty w małżeństwach duszpasterskich. Mąż i żona prowadzą służbę i następuje konflikt duszpasterski. A Kananejczycy i Perezyjczycy stoją u wrót. U wrót. Tylko konflikt następuje, od razu otwiera się drzwi demonicznym siłom. Jak między pasterzami następuje konflikt, jest od razu wielki problem. Na poziomie małżeństw jest to najbardziej widoczne, ale później to jest widoczne mocno też, jeżeli chodzi o to, kiedy w kościele powstają dalsi duszpasterze. Trzeba dbać o to, żeby nie było konfliktu. Bo tutaj nie było powodu, żeby między pasterzami Abrahama i Lota był konflikt. Oni mieli tam tyle łąki, rozumiecie, o co chodzi, że mogli człowieku 5000 więcej owiec. To nie było kłopotu. Trzeba było po prostu to co? Zorganizować prawidłowo. Prawidłowo zorganizować. Trzeba rozmawiać o duszpasterstwie w małżeństwie, trzeba rozmawiać o duszpasterstwie w wspólnotach, w służbach, trzeba rozmawiać. Jak my pasiemy owce? Przyglądać się temu. I ostatnia rzecz. I tu was chcę zachęcić do tego, żebyście sobie to sami poanalizowali. Ewangelia Jana 10. Ewangelia Jana 10 rozdział. Troszkę jakieś takie zadanie domowe może.
10 rozdział od 1 do 21. Tutaj jest moim zdaniem taka przestrzeń, takie miejsce w Piśmie Świętym, gdzie bardzo dużo mówi o głębiach pasterskich. Bardzo dużo mówi. Jeżeli będziecie chcieli to postudiować, a do czego Was zachęcam, pomodlić się i przyjąć objawienie z tych wersetów, to bardzo dużo zyskacie. To są takie w ogóle tematy, na przykład kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem. Odźwierny mu otwiera i owce słuchają jego głosu. Często takie pytania, które zadają sobie duszpasterze, ja tylko takie rzucam zajawkę. Dlaczego ludzie są wokół mnie, a mnie nie słuchają? Odźwierny to jest Duch Święty. Drzwi to jest Jezus. Może w jakichś dziedzinach nie wchodzisz przed drzwi. Może w jakichś dziedzinach nie jesteś chrystocentrycznym duszpasterzem. Bo tu mam napisane, kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. Po imieniu woła je. Po imieniu, to greckie słowo po imieniu, ono określa, że znając je bardzo dobrze, że na przykład kiedy ty wchodzisz sobie przez drzwi, realnie, które są Chrystusem, to ty w ogóle bardzo dobrze znasz zagadnienie tematu owcy. Jak nie wiesz, jak nie wchodzisz, to nie znasz. Nie wiesz, o co chodzi. Może on taki jest. Może on nie jest taki. A może ty nie wiesz, co mu jest. A może nie masz objawienia. A może nie wziąłeś. A może dlatego, że źle wszedłeś. Postudiujcie to. Są bardzo ciekawe rzeczy. Na tych przestrzeni 21 wersetów można dużo się dowiedzieć o duszpasterstwie. Na przykład najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, wilk pożera je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem, nie zależy mu na owce. Nie zależy, jak nie zależy w środku na owcy, rozumiesz? To znaczy, że masz problem. Jak na przykład pasiesz człowieka, ci nie zależy na tym człowieku, nie? Masz problem. Po prostu. Pokutować. Bo w innym wypadku nie będziesz działał do jego życia w Duchu Świętym, tylko w duchu najemnika. Wykonasz jakąś pracę, jakieś zadanie. Umujesz ręce jak Piłat i powiesz wszystko Piłat. Doradziłem. Nie. Nie. Postudiujcie to. 10 rozdział od 1 do 21 wersetu. Największy mistrz uczy tutaj. Największy mistrz, największy pasterz. Jezus Chrystus. Amen.